Ognisko sobie spokojnie tli się. Zrzuciłem trochę drewna na górę, takiego grubszego. Mam nadzieję, że no chociaż jeszcze parę godzin będzie się tliło, no zanim zgaśnie. Równie dobrze przy tym mrozie, bo może po prostu za 5 minut zgasnąć i już tyle tego będzie. Słyszę stopy, które miałem mocno przepocone. Ja bym poszedł spać z mokrymi stopami, to prawdopodobnie nabawiłbym się od mrożeń, tym bardziej, że no jednak stopy to jest ten element, który śpi w orze najbardziej. Jest narażony na wychłodzenie. There is one item of GI gear that can be the difference between a live grunt and a dead grunt. Socks. Cushion sole, OD green. Try and keep your feet dry. When we're out humping, I want you boys to remember to change your socks whenever we stop. Me calling the lead of grunt's feet right off. Tak samo skarpetki. Lepiej założyć świeże na noc niż rano, bo po prostu są mokre. Czyli energia naszego ciała jest marnowana na ogrzanie wody czy potu zawartego w ubraniu, a nie na zagrzanie śpiwora. Czasem jest lepiej po prostu pójść spać w samych gaciach przysłowiowych czy bliźnie, niż na przykład w wilgotnym po całym dniu ubraniu. No ja akurat będę spał w spodniach, bo udało mi się wysuszyć spodnie przy ognisku, kiedy jeszcze trochę lepiej się paliło, a teraz ogrzewam stopę, która zmarzła mi w bucie, ponieważ od 2 godzin tak naprawdę siedzę w miejscu. I staram się ją trochę wysuszyć. Nie wiem, czy gdzie widać, jak paruje mocno. No, w kamerze nie widać. W każdym razie naprawdę sporo wilgoci zebrało się na stopie i srogo paruje. W buty włożę papier, żeby trochę chociaż odsączyć wodę ze środka. A druga sprawa, żeby nie zamarzły mi od wewnątrz. Nie jest to przyjemna sprawa wkładać rano buta, który jest twardą, zamarzniętą skorupą. Tak wygląda moje legowisko. Jest faktycznie troszeczkę cieplej pod płatką, ale spodziewałem się lepszego efektu. Zwykle to lepiej wygląda. Druga sprawa, że zwykle trochę bliżej to palognisko jest ono trochę większe. Założę kurtkę na śpiwór w okolicach nóg i zapnę ją. Dlaczego na śpiwór? No podobnie jak wcześniej, po prostu kurtka jest wilgotna i stanowi też pewną barierę dla ciepła. Dlatego lepiej położyć się w śpiworze z mniejszą ilością ciuchów, a nadmiar ciuchów położyć na śpiwór, żeby zapobiec wychładzaniu tego śpiwora. O dziwo, ognisko dalej się pali. Z około 22. Po poprawieniu błędu z poprzedniej nocy. Dzisiaj już jest o wiele lepiej. Nogi mam przykryte jeszcze kurtką dodatkowo, którą zapiąłem i zawiązałem kaptur. Mała pobudka na herbatkę z termosa. Jak się komuś wydaje, że noc przy minus 20, to nic trudnego, może tak wyglądać, po prostu może się tak wydawać po tym filmie. To dodam tylko, że jest to temperatura, w której dotknięcie jakiegokolwiek metalu powoduje oparzenie. Skóra natychmiast przylega do niego. Temperatura, w której woda w postaci soku zamarza, nie wiem, dosłownie w 30 minut. Już jest litr wody zamarznięty. W zasadzie rozpalenie ogniska trwa, mimo że wydaje mi się, że mam w tym jakieś doświadczenie, naprawdę długo i trzeba dobrze selekcjonować drewno, obierać się z kory, która jest przemarznięta. Już pomijając to, że drewno grubsze trzeba wygrzebywać spod śniegu. No jest naprawdę ciężko, nie? Mimo dobrego śpiwora, naprawdę dobrej maty, dobrych ciuchów i powiedzmy kilku sprytnych patentów, typu właśnie odpowiednie dobranie ubioru, obwiązanie śpiwora kurtką, odśnieżenie miejsca, ognisko, pałatka, to i tak to nie będą tropiki. No, wczoraj się budziłem co jakieś pół godziny, godzinę, więc to był bardzo przerywany sen. Po prostu było mi zimno, no ale po jakiejś tam chwili rozcierania można było spać dalej. W ten sposób udało mi się przespać te 7 czy 8 godzin. Myślę, że dzisiaj będzie odrobinę lepiej, chociaż prognozy pogody wskazują, że pewnie latarką świecę prosto w kamerę. Prognozy pogody wskazują, że niby ma być odrobinę chłodniej. Podejrzewam, że będzie to temperatura rzędu minus 20 stopni właśnie. Wczoraj było niby minus 18, minus 19. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. No w każdym razie ostatnia noc, także na pewno uda się przetrwać. Musi się udać. Nie wiem, czy było widać na filmie, mam latarkę, czołówkę założoną. To też tak jakieś niby prosta sprawa, oczywista.
Warto o tym pamiętać, żeby mieć latarkę na głowie. Szukanie po ciemku w nocy latarki na mrozie nie jest nic przyjemnego. Samo buty. Warto wiedzieć, gdzie się ma, jakby trzeba było na przykład nagle wstać i gdzieś pójść, chociażby zwiać. No, ognisko dalej nie chce gasnąć, a minęło już naprawdę dłuższa chwila od momentu, kiedy rozpaliłem, już parę godzin bez dorzucania. To jest dosyć budujące. No to dobranoc. Udało się dotrwać do rana. Tradycyjnie pomiędzy 4 a 5 było bardzo, bardzo zimno. Wstawałem co kilkanaście minut, żeby rozgrzać stopy. Próbowałem rozniecić ogień na nowo. Z żaru, a niestety nic z żaru nie pozostało do rana. Aczkolwiek ognisko i tak się paliło długo, więc nie ma powodu narzekania. Tak za dnia wygląda moje legowisko. Zaszedł dalej. Byłem całkiem dobrze odsunięty od wiatru. Śnieg, który wykopałem spod ogniska i spod pałatki, utworzył, powiedzmy sobie, taki wał, który mnie praktycznie całkowicie osłaniał od wiatru. Musiałem zmienić rękawice. Tamte zamarzły i trochę sponiewierałem, układając ognisko. Buty to już skorupy. Całkowicie zamarznięte, w ogóle nic się skóra nie wygina, sztywne. Nie jest to przyjemne uczucie. Chodzić w lodowych chodakach. Parę minut tak powinno się rozchodzić, już będzie dobrze. No nic, to była ostatnia noc. Także nie pozostaje nic innego, jak udać się do mety i oczekiwać na komisję, na kapitułę. To tyle. Dotarłem do miejsca spotkania. Mam jeszcze 5 godzin do przyjazdu kapituły. Rozpalę sobie ognisko, żeby roztopić śnieg i zrobić herbatę. Wydaje mi się, że jestem lekko odwodniony. Trochę mi but doskwiera. Problem jest jednak taki, że została mi niewielka porcja nadmagania na potasu. Tylko nie mogę rozpalić się ognisko. Także będę miał jedno podejście. Tak wygląda wymaganie. No, dosłownie 1/3, mniej nawet. Pojemniczka. Kończy się taśma. Chciałem pokazać, jak wygląda ta reakcja chemiczna za dnia. Wczoraj w nocy pewnie wielu było widać. Nie wiem tylko, czy zdąży. Uwaga. Leci? Leci. Chwilę trzeba poczekać. Ale już się działo. No to teraz trzymać kciuki. Skopali się całkiem fajnie. Dobrze trzyma temperaturę i mogę się wziąć za roztapianie śniegu. Śnieg jest menasce, maszkę po prostu postawiłem nad żarem. Takie małe podejście. Dużo lepiej topi się lód niż śnieg, bo lód to w 100% jest woda. Za to śnieg to w większości powietrze, dlatego co jakiś czas trzeba tego śniegu dokładać do menaszki. Nawet ubity śnieg, który udało mi się wepchnąć do środka, po roztopieniu myślę, że dało może z 5 cm wody w menaszce. Co jakiś czas trzeba będzie go dokładać. Niestety jedyny lód, jaki mógłbym tutaj pozyskać do roztopienia, pochodzi z warty, a nie jestem pewien, czy chciałbym pić wodę z warty. Tak czy inaczej, zaraz będę miał gorącą herbatę. To będzie ostatnie nagranie. Czekam na kapitułę wciąż. Myślę, że w ciągu 1,5 godziny powinni się zjawić. Kończy się bateria. Przygotowałem sobie ognisko troperskie. Takie sobie przynajmniej nazywam. Jest to o tyle ciekawy patent, że z trzech stron jest budowane drewnem, które w tym momencie schnie. No po prostu jak się rzuci grubą belkę
prostu ze śniegu do ogniska, to ona się nie będzie palić. W ten sposób schnie drewno. W miarę jak schnie, to dokładam z góry. Jakby powiedzmy, kolejnym atutem jest to, że to schnące drewno stanowi barierę dla ciepła, które jest odbijane w tym kierunku, czyli tam gdzie siedzę. Po prostu nie rozpraszamy tego ciepła. No a druga sprawa, że przez to, że jest obudowane to ognisko, jest dużo wyższa temperatura żaru wewnątrz. Także oszczędzając drewno, mamy cały czas dosyć wysoką temperaturę i ciepło. Robi się ciemno, nazbierałem sobie drewno na wieczór, żebym nie musiał machać ostrym toporkiem po ciemku. No i to chyba będzie na tyle. Tak się kończy mój bieg HO. Mam nadzieję, że zaliczony pozytywnie. 3 dni w lesie, bez noża, bez zapałek, bez krzesiwa. Jedynym źródłem ognia był nadmanganiem potasu, którego miałem na 2 podejścia. Spałem bez namiotu, pod chmurką. Przemierzyłem Puszczę Notecką w zasadzie na ślepo, korzystając z namagnesowanej igły i troszeczkę korzystając z gwiazdy polarnej. Myślę, że przeszedłem około 45 km. Nie jest to może porywający dystans, ale las jest bardzo mocno pokryty śniegiem, także nie był to łatwy marsz. I to będzie tyle w tym temacie.